Silnym gestem niewidzialnej materii. O płaszczu uszytym przez niewidomych krawców. Tak powinna się zaczynać każda opowieść, niewiadomą, niepokojem ulotną słów i nie pamiętam, czy zapytałem go o to dziwne nazwisko, podobieństwo do brodatego człowieka, który w dniach mojego dzieciństwa wyglądał z ulicznych straganów. Był sprzedawany za grosze pod postacią dużych czerwonych lizaków, które lizaliśmy namiętnie, nie bacząc na krwisty barwy zalewające nam usta i oczy. Sztuka musi być melodramatyczna, by mogła przetrwać. Musi umieć przebaczać, kopać złoto na pustyni, ubrana w futra zjedne z ciepłych jeszcze zwierząt. Nie może być normalna i powinna być nienormalna. Musi żyć swoim samoistnym życiem. Pamiętać, że w każdym samolotku jest ziarno piasku, a perły powstają ze skaleczenia perłopławy. Wokół grudki pyłu może powstać klej, na balkonie wielka epopeja, w koszu na śmieci lęgną się niekiedy ciekawe pomysły performansu. Dziki lęk stanie opanować znaczne przestrzenie ogrodu, którym wylęga się piękno. Droga odwrotu od świata sztuki nie będzie łatwa, ale prawdziwy filozof musi ją przebyć. Inaczej grzeźni w byle jakiej magmie materii, musi mieć odwrócić wskazówki zegara, odwrócić bunt wewnętrzny, i czasami wstawić sobie porcelanowe zęby, aby zareszcie nie przestraszyć zwykłych ludzi. Ramy raju nie są materialne, broni czysta miłość i absolutne oddanie. Zabawy trwają tam wiecznie i mają charakter ściśle intelektualny. Będziemy musieli go wytrzymać, ostateczną i nieodwołalną szczęśliwość. I kiedy tylko przypomni się nam drewniany samochodzik ciągnięty na sznurku, fotele wycięte z tektury, lalki z urwanymi rączkami. Aniołowie do specjalnych poruczeń pogoną nam się odnaleźć w libiańskiej przestrzeni. Nie ma tak fachowi opiekunowie i kilka strażnic, niemożliwiające ucieczkę do piekła. Będziemy bawić się bez końca i bez początku. Piaskownic nigdy nam nie zabraknie. Samych gier towarzyskich będzie około 1000. Człowieku nie rytm się Chińczyk. Dostojne i piękne klęgle nigdy nie będą już padać na podłogę.
poznamy wiele rytuałów powitalnych mitów władzy najwyższych. Kultus spotkań na szczycie obrzędu zamkniętego gabinetu. Są to słowa trudne do odmienienia i wypowiedzenia, ale czego nie lepsze dla innych. Zawsze chciałem być księgowym, ale do księgowych należy przyszłość. Nadal boimy się spuścić na pociąg odjeżdżający z drugiego peronu. Tle stacji palą się znicze i z daleka widoczny jest podium dla zwycięzców. Musimy zwolna kończyć na samochodzie, ponieważ udało nam się stworzyć perpetuum mobile i na nic więcej już nas nigdy nie będzie stać. Język wiedzie nas w różnych kierunkach, prowadzi za rękę jak dziecko. My z tyłu, za autobusem, z napisem koniec. Najważniejsze, że dzięki mądrości kobiet ludzkość doskonali się genetycznie. Jesteśmy coraz piękniejsi, mądrzejsi, doskonalsi, skuteczni w narzędziach zbrodni i tort. Zauważyłem, że mój udający filozofa przyjaciel tak naprawdę był wybitnym poetą lirycznym, czego dawał w chwilach zapomnienia liczne dowody. Maska uczonego, jaką przybierał, pozwalała mu uniknąć odpowiedzi na wiele niewygodnych pytań związanych z istotą jego jaźni. Ponieważ, jak uważa, łatwiej jest być naukowcem niż artystą. Naukowiec powinien bowiem dysponować pewnym wewnętrznym uporem, nie powiedzieć monomanią, i szczególnie w humanistyce dobrą pamięcią. A bycie artystą zawiera w sobie tak wiele niesprawdzalnych elementów, że złożenie ich w jakąś sensowną całość jest prawie niemożliwe. Oczywiście mówimy tu o artystach wybitnych, a nie o pacykarzach czy grafomanach. Tu Max spoglądał lustro i przesysywał palcami swoje coraz bardziej żernące włosy. Miał niby potężną brodę, ale wymagała ona zbyt wielu zabiegów higienicznych, co podczas codziennego spożywania darów bożych przy upodobaniu mojego przyjaciela do zawiesistych zup i sosów czasami bywało wręcz nieznośne i bardzo uciążliwe. Pamiętam, wyzywał mnie na poetyckie pojedynki, w czasie których mieliśmy konkurować obfitością metafor i płynnością słownej improwizacji. Były to piękne chwile, które pozwalały nam odetchnąć od myślenia o szczęściu całej ludzkości, o tym, że nic co ludzkie nie jest nam obce. Polecam Ci ten stan nieobecności, niepewności, niedopełnienia. Można wtedy wiele dokonać, na przykład zapisać światło i cienie układające się na markizie pobliskiej kawiarni, zobaczyć dysk przelatujący nad głowami widzów w minionych już czasach, zdjąć ciężkie suknie przytłoczone kaskadą pereł i diamentów, zobaczyć jak okna układają się w mozaiki wypełnione miodem i cykutą. Sztuka, podobnie jak mój wrodzony cynizm, dała wielu ofiar, ale trwałości potrafi znów zamienić w nauki soborowego Herkulesa. Ostatnio przybyło nam herosów. Musimy ich pilnować, aby nie wymknęli się spod kontroli. Czy też Iwaszkiewicz napisał taką odpowiedź na opadek pod tytułem Zlot. To też jest taka lirka od głębokiego wyznania, głębokiej introspekcji. Bo tak na ucho mi się wydaje, że jakby pewne podobieństwo formalne się tam pojawiło. Znaczy, co do podobieństw formalnych, to w moim przypadku jest jeden problem, jakby zasadniczy. To znaczy ucieczka od Bruno Schulza tak naprawdę. Mam wrażenie, że bardzo łatwo byłoby mi wejść w te buty, jakby w ten sposób pisania, w ten sposób myślenia. Co do Iwaszkiewicza, no to nie bardzo. Znaczy nie znam tego tekstu. Próbowałem czytać jakieś rzeczy Iwaszkiewicza, w związku z tym, że recenzowałem pracę habilitacyjną w związkach twórczości Iwaszkiewicza z plastyką. Zresztą no nie chwaląc się uratowałem tą habilitację, bo były takie wielkie zakusy, żeby ta pani tej habilitacji nie zrobiła. I nie mam stosunku, jak to mówią, do Iwaszkiewicza. I w ogóle ja czytam bardzo mało. Znaczy czytam niesłychanie wybiórczo. Tak jak pisał Józef Chełmoński, który gdzieś był w Monachium i Matejko też prosili, żeby przysyłać im stare szmaty z Polski, żeby obczyzny nie zarwać, jak pisali w listach, prawda? Każda lektura sprawia jednak taki moment, że można tej obczyzny trochę zarwać i to jest ryzykowne. Co nie oznacza oczywiście, że te teksty przy jakiejś uważnej lekturze nie można do czegoś odnieść. Tak naprawdę te odniesienia są oczywiście ciekawe, ale one, jak
Już w tej chwili wydrukowania tekstu niewiele chyba dają, chyba że jakiś stan odtwarzają podświadomości. Co do Kamino, byłoby mi bardzo miło. Później już jakby nie odczuwałem potrzeby czytania nadmiernego, osobliwie polskiej prozy. Z różnych względów jakby, raz że obczyzny, a dwa że nie będę mówić dlaczego. W ogóle nie. Znaczy tryb jakby pracy jest taki, że trzeba ciągle coś czytać, nawet jak to się mówi zawodowo. Chociaż no, może nie powinienem tego mówić, bo jest tu moja dyrekcja na sali. Ale w pewnym momencie porzuciłem ten tryb pracy, no bo nie da się służyć jednocześnie Bogu i mamonie. To albo się pisze takie teksty, albo czyta ołtarzak na Śląsku, prawda? Czy ambona, to się nie da do końca pogodzić. To jest bardzo ciekawe, że życie zaczyna się po 60. To Państwu polecam tą myśl, bo no jakby, no nie chcę tutaj przywoływać wierszów, prawda, ale to jest taki szczególny moment, kiedy różne sprawy człowieka nie dotyczą, podczas kiedy istnieje ciągle jeszcze, bo jeszcze istnieje pamięć w takiej czy innej formule, która jest matką wszystkich sztuk, w tym przede wszystkim poezji. Z tym, że oczywiście ten rytm poetycki, taki w miarę naturalny, który nie jest wymuszony, w tych tekstach ma po prostu czemuś służyć. I to jest jakby opowieść tak naprawdę w mojej pamięci tej presji, prawda? Tu ja przeczytałem Państwu kilka fragmentów jakby trochę poza, ale w tekście jest sporo takich bardziej bezpośrednich odniesień do takich liczmanów, do tego, co zostaje w ideologii. Prawda? Tak jak z Kanta pamiętamy jakieś niebo nad głową gwiaździste. No właśnie to Państwo pamiętacie, bo ja nie przebrnąłem przez pierwszą stronę. Tak czy inaczej, no pamiętamy takie rzeczy, prawda? Co pamiętamy z tej wieloletniej nauki marksizmu, prawda? Jakieś opium dla ludu, kopułę historii, wspólne żony. No niewiele tak naprawdę tego jest. I ta ideologia gdzieś się nam rozpłynęła, podczas kiedy okazuje się, że jest nadal ważna. Przecież w tej chwili mamy do czynienia z pewnym nawrotem i dzieł o charakterze filozoficznym, ekonomicznym, społecznym, które do tej no, idei sprzed 150 przecież lat nawiązują, bo przecież Manifest Komunistyczny został opublikowany w 1848 roku. Państwo widzicie, tutaj dzisiaj jest impreza proletariacka. Jest smale, zobówki, żadne tam nowomodne panie wymysły. Jest wódeczka, chociaż jest też angielska pod nazwą Teachers. Także nie wiem, co to znaczy do końca, czy to dla nauczycieli, czy no nie wiem. Tak czy inaczej, proszę nie uciekać bo ja nie chcę przedłużać jakby tego mojego mówienia. Wszystko jest dla Państwa tutaj do wyszynku i do omówienia przede wszystkim. Ja w każdej chwili jestem w stanie opowiedzieć jeszcze o sobie, bo to bardzo lubię i mogę to w każdej chwili jakby rozszerzyć. Zresztą no, tak mają artyści, to nie oszukujmy się, że jest inaczej. Jeżeli tego nie mają, to powinni pójść do domu i zająć się księgowością. Także to na pewno. Także może jeszcze ze dwa fragmenty i chciałem przeczytać na koniec, taki na koniec w sensie tego mojego tutaj wystąpienia, fragment z rzeczy, która już jest napisana, ale jeszcze jej nikt nie widział od czterech osób. Dokładnie, bo tak jak Państwu wspominałem, ja właściwie znam wszystkich moich czytelników. Mogę jednak robić z nimi to, co zechcę, są bowiem uległe jak stare kobiety, jak demony, które straciły swoją moc. Odczuwam ciężar każdej litery, jestem napiętnowany w brzmieniu. Wiem, że zawsze się ze mną zgodzi i pobieli w nieskończoności mojego serca. Wszystko będzie wtedy możliwe, tak będziemy trwali przez cały święty rok. Pomogą nam dobrzy ludzie, jak zawsze, kierunek czyjejś ręki, drobiny kurzu, wskażą nam drogę. Później podziękujemy widowni. Rozpocznie się najpiękniejsze stulecie pogody ducha i świąt naszego nowego świata. Poezja zgodzi się na wszystko, naczynia ulegną zagładzie. Tak widzę kolejną przypowieść, której nie będziemy mogli powtórzyć. Mały Napoleon wygra z nami bitwy. Nikt nie zauważy pęknięć za horyzontem nieba. Wystarczy ukryć się na pustyni, zasnąć
a tajemnice ulegną wyjaśnieniu. Może ostatni fragment. Myślałem dzisiaj o przymierzu w stylu biblijnym, o dobrym pasterzu i ofierze z baranka, o balkonach dających w miastach przypiętych do sukni kobiet jak groszki albo posylione. Myślałem o wyobraźni, starałem się ją sobie wyobrazić, jak idzie po wydeptanych stopniach i skończonych schodach. Starałem się ją słyszeć, zbudzić sobie ukojenie jej siłą i miłością. Zauważyłem, że od pewnego czasu zaczynam używać słów pochodzących nie z mojego słownika, które wciskają się na białe strony, zarzucając na nie niespokojne boale i niszcząc to, co zawsze starałem się osiągnąć. Nie mogę się odnaleźć, tak jakbym został zamknięty w klatce przypominającej kształt lwa, z którego uciekło prawdziwe zwierzę. Ręce pełne wizytówek, których nikt nie chce, wiatr wiejący w twarz. Jestem biedny i nie opuszczę raz, przecież muszę jeszcze coś wam powiedzieć. Nad rzeką jest kilka jaskiń, wejść do waszego życia. Wystarczy tam się dostać, a wszystkie stajne godziny rozwiną się na naszych oczach i będą mówić o tym, co wydarzyło się przed laty. Ogrzejemy się przy wspólnym ognisku, patrząc, jak na wschodzie ziemi gnieje, jak utrwala się przymierze pomiędzy wilkiem i barem. To tyle na razie. Przez tyle. Dziękuję.